Hej, witam was, jestem Gali, lecimy na kolejną misję. Jest to Rider. Skład mamy już ustalony w poprzednim odcinku, więc tylko i wyłącznie zostaje nam działać. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. The drop site for this operation will be in Canada. The downed UFO is in a remote area outside a small town. If we can secure the crash site, we should be able to prevent any civilian casualties. No i dobra, lecimy. Ile 19 tam miał być? Chyba tak. Ja wziąłem tego Akflowera, chyba wziąłem. Tak, wziąłem tego Akflowera. Biały może lecieć do przodu. Sniper, where is sniper? Sniper jest tutaj. Dobra, na razie mogłabyś tutaj podbiec. Gdzie my jesteśmy? Na której mapie jesteśmy? Na pewno jakiś dłużej. Czy to drzewko? Tak, to drzewko daje osłonę. Choć tak naprawdę to... Ale tamto drzewko nie daje osłony! Na szczęście to tylko drony. Tylko, albo aż. Mam dwie rakiety, więc jedną mógłbym tam teraz wycedzić. Te. Czekaj, to gdzie ty jesteś? Fuck! Targeting system must be busted. No, spudłowałeś i to porządnie. Gdzie jest ten? Tu, to jest ich szefu, więc szefa trzeba na pewno ściągnąć. True. Coś ty zrobił. Jeszcze go nie ściągnąłem. Dobra, szefa próbujemy ściągnąć. Fuck! Oh no. Smokey jeszcze nie jest pułkownikiem, więc... więc jeszcze nie potrafi czyścić. Granat tam nie doleci tak, bo oni są w powietrzu. Nie mamy rakiety. Spróbujmy tego małego. Dobra, znaczy tego ich szefa. Szef uściągnięty. Dobra, 9%. Run and gun. Zbliżymy się przynajmniej jednego. Powinniśmy dać radę jeszcze ściągnąć. Tylko żebyśmy coś widzieli. Nic nie widzimy. No, próbuj. 54% ciki. Strzelony. Mm. 75% cików, że strzelony. No tru jakby trafił. Jakby gra w ogóle... jakby rakieta w ogóle trafiła tak jak chciałbym, to byłoby ok. Ha. No, ma Titan Armor to... O, i tak jest szóstka, jak na Titan Armor. Dobra, idziemy Ectoid, żeby było śmieszniej. Co to było?
No dobra, dobra. Masz Lightning Reflex, mogłabyś spróbować ściągnąć Overwatcha z tego Mektoida. Okej, dałaś radę. Ty masz In The Zone, więc tego jednego możesz ściągnąć. Dobrze, zostaje mi ten jeszcze, teraz tak. Jakie mam szanse, że ja go tutaj teraz średnę? No są te spore szanse na to. Dajesz. Na szczęście trafiłeś. True, niestety masz tylko jeden chyba strzał. Fajnie by było, jakbyś miał dwa strzały. No właśnie, to jest 15, ale to jest tylko jeden strzał. Smoki. No spróbuj, zobaczymy jak to wejdzie. 15, dobra, on był średnięty, dlatego tak idzie w miarę idzie do przodu. Czy ty jesteś go w stanie pozbyć się? Miejmy nadzieję, że... Tak, jest! Mektoid załatwiony. Uff! Uff, to było dobre. Czy stąd będziemy tego sektoida widzieli? Widzisz, flankujesz, cudownie, tylko traf go jeszcze. A, ale za siódemkę mogło być lepiej. Stąd go nie widzisz! Ajajajajaj. A stąd będziesz go widziała? Dobra, widzisz go. Ale 39% to jest mało. Fakt, że gnojek jest średnięty i mniej będzie mógł nam teraz zrobić. Co z tego, że go widzisz, jak go nie zabijasz? Asia, tylko traf. Kurde, i po dwóch Overwatchach kolejnych. Jach. Jeszcze trudno oberwał. Dron wychodzi. No właśnie, ten dron też by oberwał od Asi. Dobra, zrobił podwójny ruch. To ten sektor ciekaw co zrobi. Wycofa się? Nie, podchodzi jeszcze ofensywnie. Podchodzi i chyba znowu do tru. Dobra, do naszego... O, jeszcze jeden. Oh no, nie. Dobra, ale tak możesz strzelać. Okej, dobra. Widzimy ich teraz wszystkich. Granat. Chciałbym rzucić go tak, żeby odsłonić tych. I tego może zabić. Będzie ciężko mu zadać obrażeń. Okej, nie zabiliśmy. Tam Overwatchy chyba nie ma. Dron się idzie do widzenia. Dobra, dronik do widzenia. Flankujemy tego. Można by było strzelić i łączyć się na Overwatcha. Tylko myślałem, że trafisz. Okej. Biegnijmy sobie tutaj. To jest tylko 43%? Ahaha. Ci enemy są bardzo... bardzo skuteczni.
No, szkurde! Nie da się w nich strzelić praktycznie. No dobra, wreszcie. Wreszcie się obudziliśmy, co tam będzie robił? Nie! Okej, okay. jednak musimy autosave'a zagrać. Drugi statek i drugi raz problemy. Myślę, że tu jest problem głównie tej natury, że za małą siłę ognia wziąłem. Zdecydowanie to jest za mała siła ognia i tu jest cały chyba problem. Dobra. Wrócimy jak najbliżej do tego. Tamtą osłonę im powinniśmy zniszczyć. Zabić ich nie mamy szans, więc lepiej, żeby się pozbyć tego tutaj. O, ale osłony im nie zniszczyliśmy. No to widzicie, no to tak to miało troszkę inaczej wyglądać. Musimy się pozbyć im osłony. Bo jak oni mają osłonę, to będzie bardzo ciężko się dobrać im do skórki. Już nie będziesz kozaczyć. Snake Eyes, czy ty jesteś w stanie coś z nim zrobić? Ale ty masz jeszcze ten, ty masz wypłaszanie. Więc powinno być po nim. Dobrze. Tym razem udało się opanować sytuację. Ty się już ruszyłeś. No, mam tylko snajpera. Dobra, przeładuj. I Overwatch. Kontynuujemy misję. Okej, rozwaliliśmy tak. Tam było chyba ich... 3 sektoidy. Jeden dron mechtoid. I w tej drugiej co najmniej 5 tych, czyli 10. 9 zostało, połowa misji. Dobra. Połowa misji ogólnie było bardzo, bardzo ciężko. To jest mój medyk? Nie, medyk jest tutaj. Dobra. True mógłby do tego drzewka tu podbiec. Medyk mógłby podbiec tutaj i ich ładnie uleczyć. Easy now, soldier. Raz i drugiego też. Dobra, zostaje mi jeszcze ran na... Troszkę to było przeładować tych broni. Zostaje z tych takich trudniejszych do rozwalenia Sektoid Commander, no i oczywiście Outsiderzy. Reszta jest wyczyszczona, więc... Raczej nie powinno być problemu. Mogę skaner bojowy wziąć, teraz by się skaner bojowy przydał. O cholera, jeszcze jeden mechtoid jest. No dobra, na razie go nie widzimy. Tu tutaj. Będziemy się troszeczkę przemieszczali w tamtą stronę. No, snajper tutaj ma nie najgorszą pozycję, więc na razie go zostawimy.
Słyszałem coś z tej strony, więc na tą stronę się ustawię. Mam nadzieję, że mnie nic nie sflankuje. Si, señor comandante. Czy przeładować? Overwatch. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Czy nadal będę widział, słyszał z tamtej strony? Nie. No tam jest. Teraz już nie słyszałem nic z tamtej strony. Aha, tu jest statek w ogóle, dobra. Czyli w tamtą stronę i tak muszę się udać. Okej. Na pewno też snajpera tam będzie trzeba przenieść. Ponieważ mam wolną ekipę, więc będę musiał to robić powoli, bo tak, niektórzy żołnierze naprawdę potrafią przyspieszyć, ale większość żołnierzy jest wolnych. Więc się będziemy powolutku przesuwali. Dobra, jest coś z tej strony. Fajnie jakbyśmy tego mektoida dopadli jeszcze przed tym, przed statkiem. Byłoby naprawdę, naprawdę byłoby dobrze. Kalinister z Maldem jest, ale to jest wypucha. Jakbyśmy tam pobiegli, to uwierzcie mi, wpadniemy w zasadzkę obcych. Gdzie tu true ustawić, żeby bym mógł fajnie... No przy tym drzewku byłoby nieźle. Zaryzykujmy, wyłączymy coś? Nie. Tu jest podwyższenie, ale to podwyższenie jest dobre dla snajpera. Niekoniecznie dla... true, bo to snajper może być mobilny, poza tym on z dalsza może strzelić, a true musi jednak mieć ten dystans taki na dwa ruchy obcych, na desza, no, tak to powiem. Dobra. Możemy włączyć Overwatcha. Fajnie jakby do nas wyszli. Ale na razie nie chcą wyjść. Jest mechtoid. Okej, co ja tu widzę? Ty nic nie widzisz, Overwatch. Flankujesz jednego sektoida, no to dajesz do niego, może go zabijesz nawet. Tak jest. True raz mógłby do tego strzelić. Ale tylko raz. Dwóch strzałów nie będę tracił. Aha, bo ty nie masz in the zone. Dobra. Odin mógłby spróbować strzelić. Dobra, trafił. Tutaj Overwatch. White. Na razie granata dymnego nie będę tracił. A ty sobie kuczniesz. Ty sobie kuczniesz, tutaj Overwatch, a tutaj nic. Chcę mieć dwa strzały nad mektoida. Kurde, dostał shielda, niestety. Asia powinna go załatwić. Tak jest. I co ten mektoid zrobi? Wyjdzie do nas? Nas wyszedł. Nie chciałem rzucić granata dymnego. Jednak... Fuck! Jednak trzeba było to tak zrobić. Czekajcie, load it. I wrócił longło, wróciły autosave'y.
Pobiegniemy tutaj tym razem. Znik znowu tak samo jak przed chwileczką. Dobra. Snajper, co potrafi snajper zrobić? No strzel do niego. Przedtem trafiła i teraz tym razem też trafiła. Cyrus próbuje do tego gnojka. Też trafia. Super. Asia zostaje na Overwatchu. Ty zostajesz na Overwatchu. Medyka w takim bądź razie, żeby nie zginął, tak jak przed chwileczką, sobie cofniemy tutaj i... I tak, tutaj kucnięcie. White została jeszcze taka odkryta. Może da radę przeżyć. Czy ja chcę tego rzucić granata? Nie. Zostawimy na późniejszy czas. O, tutaj się coś przemieściło. No dobra. Wydawało mi się, że on się tutaj przemieścił. Dlaczego ja go nie widzę? Nie mam żadnego pojęcia. On może być na Overwatchu. Czy ty masz Lightning Reflex? Nie masz Lightning Reflex. Zaryzykujmy. No właśnie, jest tutaj. 16. No to nie, to ryzyko się nie opłaca. Tym bardziej, że ma podwójnego tego i białego nie chce stracić. Nie. To ryzyko się nie opłaca w ogóle. Zrobimy to inaczej. Skoczysz sobie tutaj. A nie dobiegniesz tam. A stąd go widzisz, popatrz. Ale on jest duży. A nie mamy disabling shota. Nie mamy disabling shota. O kurde. Ile jesteś mu w stanie zadać obrażeń? 3. To bez disabling shota, powiem wam, będzie problem z jego wyczyszczeniem. Teoretycznie można by było rakietkę tu puścić. No, rakieta już lepiej weszła. Zadyszczeczkę. Może Trugo zaczął widzieć przez to. O, właśnie, Trugo zaczął widzieć. I teraz jest średnięty. No teraz pójdzie łatwiej. O kurde, miał automatyczną reakcję. Zaczynaście! To boli. O kurde. Dalej jest na Overwatchu? Dobra, ale tym razem już nie odpowiedział, na szczęście. Tutaj nie widzimy. Siódemka. Kurde, jest dalej na Overwatchu, nie mogę tam podbiec. Granata dorzucę tylko do tej dwójki. O kurde, to True jest w niebezpieczeństwie. Ogromnym niebezpieczeństwie jest True. Ale muszę liczyć, że uda mu się przeżyć. Nie, niestety. A, White oberwała. I medyk. Nie, True. Nie. To jest bez sensu. Cholera. Wypasiony jest ten mechtoid. Czy mam kogoś z Lightning Reflex na tej misji? Chyba Snake Eyes jest Lightning Reflex. Więc zrobimy to tak.
Rakieta tutaj, tak jak przedtem, żeby go odsłonić, żeby to drzewko go nie zasłaniało. Okej, jeszcze raz. Do skutku gramy. A to są jaja, kurde. Terror, gdzie tak nam wyskoczyło wielu, daliśmy radę bez autosave'a, a w takim teoretycznie łatwej misji musiałem już użyć trzeciego albo czwartego autosave'a. Dobrze. Jest dziecko widziane. Dziecko jest widziane. Dobrze. Tutaj się boję, żeby nie wypaczyć tam w środku tych, ale zaryzykujmy. Aha. Czemu on nie zareagował z Overwatchem? Lighting Reflex. Dobrze. Teraz true dwa razy do niego proszę strzel i średni go. Raz. I teraz krytykala, proszę. 2% tylko szans na krytykala. 11 obrażeń. No jakbym miał drugą armatę jakąś, to by się można było pokusić. Tu i rapid fire. No dajesz. 4. Pamiętacie jak wymiatały strzelba w tym, w jedynce? No to kurde, strzelba to było coś, co z takiej odległości byłoby po nim. Z 50 obrażeń by było. A teraz... Teraz jest wielki problem z zadawaniem obrażeń. Ale przynajmniej chyba damy radę go załatwić. 90% nie trafiamy. 96, trafisz? 3. Dobra, ale jeszcze jest ta, jeszcze jest White. Powinna dać radę. Nie! Znowu autosave! Znowu to save. I'm all right. Że ja go nie zabiłem, kurde. No to takie powiem... To jest trochę dziwne, że go nie zabiłem, ale... Ajajajajaj. Kolega jest twardy. Kolega jest twardy tutaj. Nie trafiliśmy. Do powtórki. Po tym odcinku zrobię sobie przerwę, pójdę sobie ugotować jakiś obiadek, bo jestem głodny, więc zrobię sobie jakieś pół godzinki przerwy i jakby ktoś chciał, to jako za to jest do ciebie, teoretycznie, taktycznie też. No nie. Tak, on się stąd może nie widzieć. Rzucimy tu granata, tylko granata bym chciał rzucić
Tak, żeby nie zniszczyć tego drewienka, bo ono się może mi przydać. 4 obrażeń, okej. Okay. Snake Eyes tutaj strzela do niego, żeby... żeby ściągnąć Overwatcha i wtedy będzie mógł True zacząć działać. Okej. Teraz True mógłby zacząć działać swoje czary-mary. Czary-mary! Za szóstkę? Trochę słabo. I ósemka? Zdecydowanie za słabo. Obawiam się, że znowu nam braknie, żeby go załatwić. No chyba, że 26% szans na krytyczne strzały. No, piątka. No troszkę tego brakuje. Ale mam jeszcze 3 strzały, więc może akurat 7. On miał być średnięty, a i tak ma pancerz. Jak traficie obydwoje, to jest szansa, że go zabijecie. 4. 2 obrażeń. No tylko musiałbyś trafić. 96%. Trafisz? Trafisz. Dobra. Uff. Okej, okay, ci się wycofają. No to jest logiczne. To jest logiczne zachowanie z ich strony. Dobra, tyle w tym odcinku. Lecimy zaraz w następny odcinek. Mówiłem, że po tym odcinku zrobię sobie przerwę, ale zrobimy tak, że dokończę ten odcinek, w sensie tą misję. I po tej misji dopiero zrobię sobie przerwę taką, żeby ugotować coś, więc... minutka przerwy na przeładowanie gry i jedziemy dalej. Cześć, do jutra.